Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris, gdzie będziemy się ogarniać troszeczkę po tej krótkiej zwycięskiej wojence. Była taka książka, może ktoś kojarzy. Więc tak, więc udało nam się tego Amagusa podbić, ale no mało brakło Kehinec byśmy też podbili. Ale wydaje mi się, że w tym momencie oni i tak, no, są bardzo podzieleni tutaj. Więc tak. Więc następny atak na nich, myślę, że spokojnie ich łykniemy. Natomiast, bo oni są już bardzo osłabieni. Zresztą zobaczmy. Siła równa. No, oczywiście mają tych swoich ziomali, którzy będą im pomagać, no, ale my też nie będziemy zasypiać gruszek w popiele. W związku z czym tak, po kolei mamy tak, główny toster, powinniśmy zoptymalizować wszystko. Czemu żywność mamy na minusie? A, bo tu mamy ziomali podbitych, nową glebę, którzy, że tak powiem, potrzebują jeść. Możemy też wybrać korzyść z rozwoju. No i się właśnie zastanawiałem, bo może teraz by pasowało tą mechromancję wybrać. Uszkodzenie i istoty biologiczne to tylko innego rodzaju maszyny. Stymulując odpowiednie synapsy, możemy je wskrzeszać dla naszych korzyści. Pokonane organiczne lewiatany można wskrzesić, ale to nie daje nam nic. Rozumne populacje biologiczne lub litoidów poddane czystkom mają 33% szans na przywrócenie jako zombie cyborgi. No to się podoba. Uszkodzenia miejsca na dużą... To jest coś źle... Uszkodzenia miejsca na dużą broń plus 15%, to jest coś źle przetłumaczone, nie mam pojęcia, więc no to jest ciekawe. Musimy sobie zobaczyć kontakty, gatunki, jakie mamy. Kweptylianie mamy wtopieni w sieć, a tu mamy integrację z maszynami. Nie, to są tosterki, przepraszam. To są tosterki, maszyny, i my mamy zatłoczone łącza i ten. Spredanie? Skąd oni się tu wzięli? To było od kogoś... no... Rasa z widzów chyba, o ile się nie mylę. Tropiki, bla bla bla, pojętni inaczej, wtopienie w sieć. No i ci są plantoidy, 8-1. Jakie możemy w ogóle prawa tutaj zrobić? Są niewolnikami. Niewolnicy. Wszystkie populacje tego gatunku będą zniewolone. Niewolnicy mają mniejsze zużycie towarów konsumpcyjnych niż wolne populacje. Niechcianie, czystką, kastrowanie przemieszczane mają zerowe zużycie towarów. Nędza, służba wojskowa, zwolnieni, prawa kolonizacyjne. No tu się nad tym jeszcze właściwie zastanawiam. Rodzaj niewolnictwa, wtopienie w sieć. A czyli to tak jak w Matrixie, zasilanie naszej sieci energetycznej. Czyli to daje nam po prostu dodatkowe te. No to na razie bym ich zostawił. Tylko oczywiście trzeba im żarcie zrobić. No widzicie, jakbyśmy, że tak powiem, jakbym nie nagrywał na zapas z takich powodów, jakich tam mam. Minerały wysokiej jakości, rozprowadzono dobra luksusowe. Przestępczość, dewiacje, mieszkania jest ok, ale tutaj brakuje oczywiście deficyt planety. Macie co? Macierz administracyjna, twierdza. No w zasadzie oni powinni się sami tu żywić, nie? Rafinerię też można by robić. Węzły, łącze sieci, ale my tu nie mamy żadnego tego. Możemy co najwyżej im tutaj jedną zrobić. 8 produkcji miejsc pracy. No, jedną dzielnicę trzeba by zrobić jednak taką. Oni muszą się jakoś wyżywić, bo inaczej, że tak powiem, zginą, nie? Przywódcę można dać, bo mamy urzędnika, który nic nie robi, tak? To jest... który? Halo? Który jest bezczynny? Naukowiec, urzędnik, kalkulator urzędniczy. No właśnie. Czyli ten. Czeka na przydział. Możemy go dać, no bo go mamy tutaj. I on robi co? Dewiacje, jedność z miejsc pracy, bla, bla, bla.
Tu w ogóle, jeżeli mamy minerały z miejsc pracy, to można by zrobić dzielnicę górniczą. Niech tam, kurczę, świat zurbanizowany. Nie. Świat górniczy damy. I niech robią górnicze rzeczy. Tylko na razie oczywiście musimy, wiadomo co, muszą się tam troszeczkę ogarnąć. Czy mamy jakąś... tu mamy świat przemysłowy. Wy macie wolne miejsca, mieszkań wam będzie brakować. Świat przemysłowy, no czyli drony rzemieślnicze, takie rzeczy, no więcej nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj. Posterunki strażników, tropiące dewiacje, co to jest? Bezrobocie, drony pomocnicze? Nie mamy pracy dla nich. Starożytna rafineria, drony chemiczne, przetwórcze, soczewkowe, minerały wlotne, płytki i tak dalej. 28, no właśnie, to by nam było potrzebne docelowo. I to będzie taka planeta, kupa złomu 1, która będzie produkowała właśnie złom, czyli będzie produkowała te tostery, będzie produkowała stopy, będzie produkowała te wszystkie płytki, pyłki, pierdełki, wizdrygołki. A więc to jest ich tutaj rola. Toster będzie jakby ogólnym tosterem, nie możemy już dzielnicy zrobić. Czy warto byłoby Mistrzostwo Natury 2100, maksymalna liczba dzielnic 2, no to by trzeba było zrobić Mistrzostwo Natury. Momencik. Okej, okay, dobra. Konsolidacja towarów, jak jest tutaj? Na razie wystarczająca produkcja, bardzo dobrze. Co dalej? Floty to zaraz, statki konstrukcyjne zaraz i badawcze. Tu nie ma żadnej stacji, więc ja bym tu zrobił w ogóle stację. Jest, ale taka jakby chyba podstawowa. Ulepszenie, bo tu potrzebujemy coś. W zasadzie tutaj możemy stacjonować, czyli tutaj, kurczę, no z jednej strony Archenar jest taką naszą, powiedzmy, zabezpieczeniem tutaj, ale tutaj też by można było rozbudować bazę troszeczkę. Dobra, czy statki konstrukcyjne coś mogą robić? Tu bym chętnie też, kurczę, zrobił z tym porządek, bo tutaj mogą być dobre te. Więc tak, ty lecisz sobie tu. Super konstrukcję mieliśmy też robić. Kurka blaszka. W ogóle o tym zapomniałem, bo nie było czasu na to. No i tu była dyskusja, bo teoretycznie tutaj pasowało, że tak powiem, zrobić tą całą ten piec hutniczy, o którym żeśmy, piec łukowy. Ujawnia złoże rozmiar na każdej planecie, księżycu, asteroidzie. Czyli im więcej planet, i tego jest lepiej. Produkcję stacji górniczej, utrzymanie, tego nie upgrade'ujemy. Ale skoro tutaj ma być, tu jest ich dużo, nie? To tutaj by się opłacało. Szczegółowy tryb mapy. No właśnie, ale to mi dużo nie mówi. Bo... ale nie mają za bardzo zasobów, nie? Świat jałowy, bla, bla, bla. Więc byśmy tutaj by piec łukowy pasowało zrobić. Szczerze mówiąc. Bo tu mamy wduckę planet. I mamy planetę górniczą, nową glebę. No więc to jest coś, co jest okej. Okay. Dobra. Czy ty możesz tu zrobić tą super konstrukcję? Nas pewnie nie stać w tym momencie na to, no ale... Pięćset. Okej. Okay. A tak na razie na ryjku możemy kupić troszkę żywności. Nie wiem, 100 żywności to niedrogo jest. Nawet 500 żywności kupcie dla nich, żeby już nie płakusiali. Teraz tak. Dobra. Czyli te są zrobione. Archeo. Jesteś, gdzieś ty poleciał. Kolego.
Czy ty w ogóle gdzieś możesz wrócić, czy coś? Możesz. To czemu ty tam nic nie robisz? No, tu nie możesz. Ty nie masz chyba drogi tutaj. U ciebie tutaj jakoś tak ogarnęli. Oni nie zamknęli nam granic. To weź Archeo, leć gdzieś. Kurczę, nie wiem gdzie. A automatyczne badanie? No, masz. Tutaj poleciał. Dobrze. Jest z tempo. No to ty możesz na razie zbadać tutaj to, co projekty badawcze możesz tu zrobić. A szansa, szansa se gdzieś tutaj bada. Dobra, niech se tam siedzi. Dobra, co dalej bym jeszcze tutaj zrobił? Stacje, stacje, stacje. Tu jest stocznia. Mamy jakieś ulepszenia czegoś. Zastanawiam się, czy nie kolonizować czegoś, ale to za dużo by było trochę tych. Bo teraz możemy kolonizować, bo mamy nowe populacje, ale to... Dobra, ulepszenia nic nie zrobimy. Jak to? Przecież ty nie masz platform obronnych, więc jak możesz ulepszyć? Ty masz, ale masz ulepszone. Dobra, to jest ok. Ty co robisz? Po co tam lecisz? Nie leć tam. Parkuj tutaj. Kompozyt. A nie, nie parkuj tutaj. Leć do naprawy. Leć do naprawy. Umagus, nowa gleba. No właśnie, to mamy zrobione. Statystyki walki w odmieni interesują. Projekt czasowy, to wiemy. Paliwo do kuźni. Idealny układ dla pieca. No, ale to jest ten układ. Ken, coś tam. Ale ja bym wolał tutaj, nie? Prekursorzy New Aliens. Pokaż pierwszy kontakt. A tutaj nikt nie bada nic? Proszę badać. Jak to konsolidacja nastąpiła? A, nie ma problemów. Wystarczająca. Spokojnie to zrobimy. Chociaż, ja wiem, kurka, blaszka. Znaczy on podaje, że jest ok. Produkcja jest wystarczająca do wypełnienia normy. Można by jeszcze co najwyżej zrobić przeciążenie, nie? Bo to i tak daje nam troszeczkę więcej jedności. Dawać przeciążenie. Szybciej to zrobimy wtedy. I właśnie, korzyść z rozwoju. Ja pierwotnie myślałem o władcy wojennej, pojemność enklawy najemników. A ile my mamy pojemności enklawy najemników? Gdzie to można sprawdzić? Weź na przykład, czy ty możesz zrobić enklawę najemników? Szpica, nie, nie, nie. Maskowanie. Nie mamy maskowania. Baza macierzysta, brak. Nie pamiętam, gdzie się to robiło. Pewnie będziecie krzyczeć do ekranu. Ale... Bo nie mam takiej opcji w tym momencie tutaj. Szpica, maskowanie. Bo wiem, że się flotę przekształcało. Zarządzanie flotą. I tu się coś... No właśnie, i tu można było. Postawa floty, baza macierzysta, szpica, wzmocnij wszystkie. Więc ja tutaj nie widzę możliwości, żeby cokolwiek wzmocnij, podziel, przenieść tutaj. Przepraszam, znalazłem. Stracimy kontrolę. Ale mamy miejsce 0 na 2. Niespełnione warunki. Flota potrzebuje dowódcy, jest wielkości równa lub większa 50. 50 czego? Ale mamy 40 tak naprawdę. No a tej to bym nie chciał przekształcać. No teoretycznie możemy zrobić.
Tylko przez chwilę się pozbędziemy niestety floty, nie? Ale taka enklawa by się nam przydała, szczerze mówiąc. I tak mamy... No właśnie tego władcę wojennego nie bardzo potrzeba nam, bo mamy i tak dwie enklawy maksymalnie. Częściej wypłacają dywidendy. No to by mogło być ewentualnie. No drugie się zastanawiam nad tą mechromacją, ale to... Jakbym wiedział, co to znaczy te uszkodzenia miejsca na dużą broń. Wiecie co, ja zrobię pauzę i spróbuję poszukać na wiki w oryginale po prostu, bo to może być złe tłumaczenie. Okej, okay, poczytałem sobie i rzeczywiście to jest trochę tak źle przetłumaczone. Po prostu to daje 15% większe uszkodzenia od dużej broni, bardzo dużej i tej broni tytana. Czyli w późniejszym etapie gry będziemy mieć dużo silniejsze, że tak powiem, dużo silniejsze bronie i statki, jak będziemy mieć właśnie te duże statki, które będą mogły mieć dużą broń i bardzo dużą. No, lewiatany, no to pewnie i tak nie mamy żadnych w pobliżu. Natomiast rozumne populacje, no to można rzeczywiście 33% szans przywrócenia jako zombie cyborgi. Nie mam pojęcia, co to są te zombie cyborgi, nie mam pojęcia, czy to jest dobre, ale fajnie by to było coś takiego zrobić jednak, bo to już nam niewiele daje. Jedyne z tych, co patrzyłem, to by się nam, no wiadomo, technologiczna potęga, szybkość badań plus 10% zawsze jest dobre. Wielkość imperium z planet minus 50%, bo mamy już troszkę wielkość imperium przekroczone i koszty technologii plus 8%, więc tak naprawdę jakby chcieć maksymalizować na przykład naukę, no to powinniśmy albo wziąć to, albo to, bo wtedy jakby imperialny przywilej by nam dawał wielkość imperium z planet minus 50%, a mamy troszeczkę i jeszcze możemy trochę kolonizować tych planet, o ile będzie się nam chciało. Więcej urzędników, limit i tak dalej, i tak dalej. Więc kurczę, tak się zastanawiam. Bo jakbyśmy wzięli mechromancję, to moglibyśmy na przykład z tych gatunków Queptilian, za to, że podskakiwali nam, po prostu ich spróbować na zombie cyborgi zrobić. Długość życia przywódcy, badania techniczne, wielkość imperium z populacji, wartość z handlu. No, bo te to są... Spredan bym może nie chciał. No właśnie nie wiem, zwłaszcza, że jest jeden. Dużo ich tutaj nie ma. Kurczę, no. Waham się. Bardzo się waham w tym momencie. Co do tej korzyści z rozwoju. Wielkość imperium z planet. No ale to tak. No teraz mamy 8% koszt większy, nie? I to jeszcze przy założeniu, że 15% nam daje przywódca. A nie każdy przywódca będzie nam to dawał. Więc jeżeli bym chciał na przykład tutaj kolonizować, no na przykład, nie wiem, kolonizuj świat tundrowy. Nie, to tosterkami możemy kolonizować. To jest całkiem niezła planeta, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś różne rzeczy. No więc byśmy jeszcze bardziej weszli tutaj. Plus 8 koszt przyjęcia tradycji, plus 8%. To mi się bardzo nie podoba. Więc chyba jednak na razie tą mechromancję sobie odpuścimy i weźmiemy imperialny przywilej. Minus 50%, urzędnik limit plus 2. Nie jest to może jakieś rewelacyjne, ale plus 5% mamy. No właśnie, no. 3% żeśmy zaoszczędzili. No myślałem, że będzie, kurczę, albo to z planet. No ale tak, jakbyśmy chcieli teraz kolonizować, a być może będziemy chcieli Orgilon 1, to już się nam to przyda. Dobra. Co jest znowu? Nowa gleba ma niską stabilność. Dlaczego? Aha, wskaźnik aprobaty populacji. Dzielnicę rolniczą robicie, posterunki strażników. Ale nie ma dewiacji. Mieszkania i udogodnienia. Mieszkań mamy mnóstwo, udogodnień moglibyśmy troszkę więcej zrobić. Oni są pewnie niezadowoleni, bo... Mm,
Oni są pewnie niezadowoleni ze względu na to, że mają wtopienie w sieć, nie? Nie możemy zrobić integracji. Możemy albo perch, albo ten zrobić. Standard życia też nie możemy. Służba wojskowa zwolnieni. Kontrola migracji, rodzaj niewolnictwa, wtopienie w sieć. Dobra, niech generują energię. Najwyżej się coś tutaj wybuduje, żeby im... Czemu oni nie pracują? Wtopienie w sieć i tutaj dają robotnicy, wytwarzają. I oni są niezadowoleni pewnie. Jak sobie zobaczę, zadowolenie 0%. Drony tropiące, a dajmy tutaj bonus. Zaraz zobaczmy. Nie ma jeszcze dronów tropiących, dopiero muszą być zrobione. Dajmy priorytet, drony tropiące. Może trzeba było tą mechromancję wziąć. Jednak. I wszystkich tutaj no, wykasować. A można zrobić tak, żeby posterunki strażników walnić jeszcze później. Dobra, no robimy tak. Podejrzewam, że musimy troszeczkę też armii zrobić. Więc... To by można było zrobić, bo tamten dowódca chyba nam zginął, ale armię można by zrobić, rekrutację 5. Bo podejrzewam, że będą i tak nam potrzebne wcześniej czy później. Co tu się dzieje? Podporządkowanie. Kresik Star Common Lew podporządkowali Queptilian. Ło, panie, czyli Queptilianie już nie są. Kreshiki, że tak powiem, w tym momencie tutaj rządzą i oni są potężni. No to chyba ich tak łatwo nie podbijemy teraz, no ale dobra. Traktat o migracji, pokój. No. O, co tu kto od nas chce? Miresz Mandate. Co? Jesteście maszynami stworzone do prostych zadań, bla bla bla. Co? Chcecie nas zwasalizować? Wypad. Wypad. No, ale z Mireszami przyjaźń to by nie było dobrze. Dajmy poprawę stosunków. Siatka szpiegowska mnie tam już nie interesuje, bo coś czuję, że tutaj będzie problem z kolei. Niedługo. Pakt obronny. Kreshik zawiera pakt z United Perisolime. My mamy pakty obronne. A czy my możemy jakąś federację z tymi zrobić? Chociaż ja strasznie nie lubię federacji, bo nie ma możliwości kontroli po prostu. Przyjęcie do federacji? Nie. Zgoda minus 42. A może... Poproś nie, zlikwiduj, wypowiedz wojnę. Zawrzyj traktat handlowy, nie możemy. Prośba o przyjęcie, tylko przywódca federacji. A kto jest w tym momencie przywódcą federacji? Typ hegemonia, Miresz Mandate, Elamici, Solorim, chyba ci są, że tak powiem. Bo Elamici, Solorim... No właśnie, oni nie chcą za bardzo. Tak. A Elamid?
ogóle nie ma takiej opcji. Dobra. No to z tymi nic nie zrobimy na razie. Mam nadzieję, że nie wypowiedzą nam paktu obronnego. A z wami można pakt obronny zrobić? Nie. Dobra, wy żeście się naprawili, to lećcie tutaj. Bo tamtą planetkę trzeba by ogarnąć. Wy dopiero się będziecie naprawiać. Co tu się jeszcze stało? No ale tu robicie już to, co macie robić. Pomniejsze artefakty. Mamy za dużo w tym momencie, więc co możemy? Sprzedać, zdobądź wiedzę o prekursorach. Artefaktyczne przekaźniki, decyzja planetarna. Do przekazywania sygnałów nasze mogą zwiększyć wydajność wszystkie drony pomocnicze. Artefaktyczne przekaźniki. No to główny toster. Koordynatorzy plus jeden do produkcji dronów pomocniczych i stabilności. To nie wiem, czy na nowej glebie by się nie bardzo opłacało. Drony pomocnicze, ale to są takie, które robią drony bojowe do obrony. Albo drony konserwacyjne, które robią te udogodnienia, albo drony rolnicze, które też powinny tutaj być. Bo zaawansowane można dać tak, żeby było tak i tak. Drony tropiące, to bonus, to powinno to w tym momencie się przerzucić tam na to. Tak mi się wydaje zresztą. Aha, te artefakty miałem zrobić, ale zdobądź wiedzę o prekursorach. Pomniejszych pozwala dopuszczać, prekursorzy są jak związane ze światem Orgilion, coś tam. Nowy archeologiczny projekt specjalny. Orgilion. Tu gdzieś był Archeo. Ty lecisz jak głupi tam strasznie, więc ty leć tu i projekty badawcze w układzie masz. No. Co tu się dzieje? Opiekuńczość. Prośba o przyjęcie do federacji. No minus 42. Nie pamiętam, ile przysługi, że tak powiem, czy my możemy przysługi kupić już, czy jeszcze nie? Czy to się zmieniło? Nie ma przysług do kupienia teraz. Czy to się coś zmieniło? Pewnie napiszecie mi, ale ja i tak nagrywam na zapas. No, ale i tak czy siak napiszcie, co się zmieniło z tymi przysługami, bo dawniej można było to kupować, o ile się nie mylę. Może to się już dawno zmieniło. My mamy wszystkie, że tak powiem, tutaj możliwe porozumienia. Technological acquisition success. Dobra, co mamy? Czujniki grawitacyjne, namierzanie plus 5, zasięg czujników plus 2. No to by się przydało. Placówka nasłuchowa. Zasięg czujników. No, nowe badania. Ło, panie, podstawowe pola maskujące. Rój Dysona. Ło, to teraz to ja mam tutaj, kurde, panie. Podstawowe pola maskujące. Mogą skutecznie ukrywać się kosztem destabilizacji. Podstawowy generator pola, alternatywny, aktywny zwiad. Weźmy to, bo to nam będzie dawało większe jednak możliwości. Natomiast, co ja tu miałem?
wy się jeszcze nie skończyliście robić. Stacja Omagus jeszcze się ulepszacie, bo tutaj bym oczywiście zainwestował troszeczkę w te czujniki, żeby widzieć, co się dzieje z tej i z tej strony. No i tu byśmy też zrobili jakąś... Complete. Dobra. I teraz baza gwiezdna. Na pewno musicie zrobić... kotwicowisko... Nie, tutaj. No właśnie. Ja bym chciał mieć te przewody techniczne też docelowo, żeby można było tutaj zadokowany statek mieć. Ale niekoniecznie. Placówkę nasłuchową można walnąć. A tutaj można walnąć... No tyle. Bateria dział, bateria torped. Okej. Okay. I później będziemy oczywiście jeszcze tutaj ulepszać to wszystko. Natomiast Archenar ma co? Ty masz stocznię, ty masz pole rozrywające i zagłuszacz łączności. No, ciebie by też trzeba było ulepszyć, kurczę, bo tu nie mamy dokowania niestety. To tu ulepszymy i w Omagusie zrobimy Omagus drony. Boże, drony. Dokowanie. Muszę sobie zapamiętać. A czy wy żeście już tu zrobili na nowej glebie to wszystko, co miało być? Tylko wy tu nie macie niestety, no właśnie. Co z tego, że macie to, jak nie macie po prostu ludzi, którzy mogą tam pracować? Czy dronów w tym przypadku? Po przybyciu Wana, co, no, dziwne odczyty. Agresywnie, nawet z dużej odległości. Ale gdzie to jest? Halo? A, bo tutaj jest. Dobra, przyglądać się z daleka. To w ogóle trzeba będzie też połączyć. Ty żeś tu przyleciał, panie. Czego nam brakuje? 500 tych. No to sobie zrobimy, żeby już tą superkonstrukcję. Sobie zrobimy w następnym odcinku. Szczątki zanalizowane bardzo dobrze. To co możesz ty teraz robić? Brak rozkazów. Albo może nie, najpierw się napraw, a później leć gdzieś w buloki. Chociaż nie wiem, czy ty tu nie będziesz potrzebny czasem. Wiesz co? Napraw się, a później leć tu. O, tak zrobimy. Ale to myślę, że już zobaczymy w następnym odcinku. A na razie dzięki za obejrzenie odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.